Honolulu jedziemy do historycznej bazy amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor. Centrum dla odwiedzających. Część terenu bazy została bowiem przekształcona w pomnik męstwa w II wojnie światowej. Corocznie przybywa tu około 2 milionów zwiedzających. W dniu 7 grudnia 1941 roku lotnictwo marynarki wojennej Japonii dokonało ataku na bazę. W trakcie kilkugodzinnego nalotu zniszczony został trzon amerykańskiej floty Pacyfiku. Ocalały jednakże amerykańskie lotniskowce, których tego dnia nie było w porcie. Następstwem ataku na Pearl Harbor było przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Można tu zwiedzić łódź podwodną USS Baufin, która brała udział w działaniach podczas II wojny światowej. Mimo że część bazy jest swoistego rodzaju pomnikiem, to do dziś Pearl Harbor pozostaje jedną z najważniejszych baz amerykańskiej marynarki wojennej. Leży 3000 mil od zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i 4000 mil od Japonii. W wodach zatoki znajduje się Arizona Memorial. Muzeum zostało zbudowane ponad leżącym na małej głębokości wrakiem zatopionego pancernika Arizona. W trakcie japońskiego nalotu nastąpiła na nim wewnętrzna eksplozja, w wyniku której zginęło 1102 marynarzy. Wrak leży na tyle płytko, że niektóre jego elementy wystają ponad powierzchnią wody. Na tablicy upamiętniającej wszystkich poległych nie brakuje polsko brzmiących nazwisk. Przez otwór w podłodze wrzucane są kwiaty jako wyraz szacunku dla poległych marynarzy. Nazwa bazy Pearl Harbor pochodzi od zatoki, w której się znajduje. Natomiast nad zatoką leży liczące około 50 tysięcy mieszkańców miasto Pearl City. Zwiedzający są dowożeni do Arizona Memorial łodzią marynarki wojennej. Przenosimy się teraz na okręt muzeum pancernik USS Missouri. Jest to ostatni pancernik zbudowany przez Stany Zjednoczone i zbudowany w 1944 roku. Działa kalibru 406 mm, za pomocą których można było ostrzeliwać cele na odległość do 44 km za pomocą pocisków przeciwpancernych o wadze 1225 kg. W pancerniku Missouri cumującym w Zatoce Tokijskiej w dniu 2 września 1945 roku została podpisana bezwarunkowa kapitulacja Japonii, co było równoznaczne z oficjalnym zakończeniem II wojny światowej. Pancernik zakończył swą służbę udziałem w działaniach wojennych w Zatoce Perskiej w 1992 roku. W oddali widać Arizona Memorial.